witamy bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej związanej, jak się wszyscy domyślają, ze zbliżającym się 45. Międzynarodowym Bieszczadzkim Wyścigiem Górskim. Co tym roku czeka zawodników i oczywiście zgromadzoną publiczność. Niewątpliwie jesteśmy przy inauguracji 45., tak jak wcześniej mówiłeś, Maciej, wyścigu. 40 lat organizacji Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego tutaj na trasie wujskim. To zobowiązuje. Pierwszy wyścig na tej trasie odbył się 90 lat temu. Naprawdę kawał historii za nami. Duże wyzwanie organizacyjne przed nami, aby ten wyścig miał odpowiednią i godną oprawę. Z tego powodu przygotowaliśmy cały taki event duży pod nazwą Międzynarodowy Bieszczadzki Piknik Motoryzacyjny. I w ramach tego pikniku przygotowaliśmy wiele atrakcji i ciekawostek nie tylko dla kibiców, ale też i dla zawodników. Na pewno to, co planujemy dla nich, a jeżeli Państwo będziecie nadal zainteresowani, to uchylimy szczegółów, zaskoczy ich bardzo pozytywnie. Do tej pory takie rzeczy nie miały miejsca podczas górskich samochodowych mistrzostw Polski. Ja może tutaj powiem, że tylko w piątek, to jest pierwszy dzień tego bieszczadzkiego pikniku motoryzacyjnego, planujemy badanie techniczne, które będzie się odbywać na płycie właśnie rynku sanockiego, zresztą bardzo pięknego i zabytkowego. Przy tym badaniu samochodów, a będzie ich sporo, bo około 120 samochodów się spodziewamy, od malucha po formuły, będzie wystawa samochodów zabytkowych, będzie wystawa motocykli, będzie konkurs na najładniejszą prezentację, najciekawszą prezentację samochodu zabytkowego czy motocykla, będzie występ zespołu Majoretek, będzie występ orkiestry Dentej, będzie koncert zespołu, uroczyste otwarcie zawodów przez prowadzony korowód wszystkich uczestników, którzy przyjadą do nas z Włoch i z wielu innych krajów Europy. W międzyczasie będzie o godzinie 12 międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkich Państwa tutaj już też zapraszam na konferencję, którą o godzinie 14, 10 maja w piątek będziemy robić w Domu Górnika. Będziemy już znali dokładnie listę startową, albo przynajmniej prowizoryczną listę startową zawodników, którzy wystartują w tym wyścigu. Także jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy Państwu udostępnimy. Jeżeli chodzi o sam już wyścig, odbędzie się w sobotę i w niedzielę na trasie Załóż Wujskie Tyrawa Wołoska. Tam również przygotowaliśmy wiele atrakcji, takich jak dla kobiet chociażby studio paznokcia. Uważamy, że dużo dziewczyn chodziło albo szło za fanami sportu samochodowego, a same się nudziły tam, więc doszliśmy do wniosku, że dla tych pań też coś potrzeba, więc będziemy mieli studio paznokcia. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe. A co będziemy na tych paznokciach malować, to już trzeba osobiście przyjść, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Planujemy w okolicach startu, będzie miasteczko wyścigowe. Będzie tam zorganizowane wiele atrakcji, jakichś kramów, będzie różne systemy pokazywały, jak wygląda bezpieczeństwo ruchu drogowego. Będą symulatory zachowania, symulatory zderzeń, alkogogle, czyli wiele rzeczy związanych z promocją bezpieczeństwa. Chociaż jeździmy szybko, ale chcemy, aby na tych drogach podstawowych i głównych, gdzie kibice jeżdżą, żeby jednak promować to bezpieczeństwo i mieć wpływ na to, co na tych drogach się dzieje. Jeżeli dopisze pogoda, będziemy mieli wesołe miasteczko, nawet cały Luna Park, jeżeli uda się wjechać na Łąkę. Także no, tych atrakcji planujemy tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Pytanie do Pana Burmistrza Matuszewskiego. Panie Burmistrzu, spore wyzwanie logistyczne, nie tylko przed Automobil Klubem, ale i również przed miastem, bo olbrzymia impreza. To dobrze, że jest zorganizowana w Sanoku. Tak, to dobrze, że zorganizowana w Sanoku kolejny raz. Kolejny raz gościmy u siebie Bieszczadzki Wyścig Górski. Myślę, że duża, duża rola w tym Automobil Klubu Małopolski Krosno. Jeśli chodzi o organizację, miasto też przyjęło dużą funkcję i rolę. Chcemy wspólnie, aby ta impreza nabierała animuszu coraz większego. Wierzymy, że kolejne lata pokażą, że ten wyścig promuje nie tylko motoryzację, sport, ale także nasze miasto. Coraz więcej, można powiedzieć, turystów, którzy chcą te sporty samochodowe oglądać, przyjeżdża do Sanoka, zwiedzając nie tylko tutaj nasz przepiękny rynek, muzea, ale goszcząc właśnie na tych naszych górach słonych, gdzie te wyścigi można oglądać w różnych kategoriach.
Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować głównym organizatorom. Przed nimi naprawdę duża rola, aby ten schemat organizacyjny, organizacje od bezpieczeństwa, po zawodników, po media, które też uczestniczą, po osoby, które oglądają ten wyścig, były zadowolone z tego, co tutaj spotkają w Sanoku przez te 3 dni. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że dołożymy wszelkich starań, aby to był jeszcze wyższy poziom organizacyjny niż w poprzednim roku. Panie Burmistrzu, czy planuje Pan w kolejnych latach promować miasto poprzez tą imprezę? Bo powiedzmy sobie szczerze, impreza randze międzynarodowej, no jest to dobry moment, aby promować sam. Każda impreza, która tak naprawdę promuje Sanok, czy to impreza kulturalna, czy to impreza sportowa, wpisuje się w nasz kalendarz. Oczywiście idą za tym jakieś środki, które musimy przeznaczać. Okres, jak ja to mówię, okres po wyborach zawsze jest okresem ciężkim dla nowego burmistrza, szczególnie jeśli chodzi o budżet, który musi być jakimś zabezpieczeniem, jeśli chodzi o promocję i pozostałe działania inwestycyjne, które nas czekają w mieście. Ale wierzę, że wspólnie tutaj przy organizacji, przy dobrym teamie, który się tworzy właśnie przy tym bieszczadzkim wyścigu górskim, podołamy temu i w kolejnym roku też będziemy pielęgnować tą inwestycję, tą imprezę i środki przeznaczać na ten cel. Dziękuję. Pytanie do dyrektora zawodów. Jakie się nowości w tym wyścigu przy starcie dla zawodników bezpośrednio? Coś się zmieniło? No, trasy nie zmieniamy od wielu lat, dlatego że trasa i cały wyścig jest, czy praktyka z poprzednich lat no, daje nam gwarancję, że wszystko jest pod kontrolą i przede wszystkim kładziemy tutaj dużą rolę na temat bezpieczeństwa zawodników, bezpieczeństwa kibiców. Tak jak w poprzednim roku postawimy specjalną trybunę, gdzie będzie można bardzo fajnie oglądać start wyścigu. Będzie również autobus, który ułatwi kibicom poruszanie się pomiędzy punktami obserwacyjnymi, punktami dla kibiców. No tak, poza tym liczymy na to, że będą atrakcje w postaci ciekawych nazwisk i ciekawych zawodników na liście startowej. W tej chwili możemy powiedzieć, że pojawiło się nazwisko rekordzisty trasy i wielokrotnego zwycięzcy Czecha Wacława Janika, który znowu przewiezie no, super samochód Normę M20, która no, robi bardzo dobre wyniki na trasie. Wiem, że zgłosił się już Igor Drotar, który jest bardzo lubiany przez polskich kibiców, a jest to zawodnik ze Słowacji, z Preszowa. Zgłosiła też się do nas zawodniczka z Włoch, Gabriela Pedroni, która jest wielokrotną zwycięzczynią grupy N w mistrzostwach FIA. No i mamy całą plejadę polskich zawodników, w tym wszyscy reprezentanci Polski, którzy startowali w zeszłym roku na Pucharze Mistrzów, na wyścigu mistrzów we włoskim Gubbio. Także no, czekamy dalej na zgłoszenia. No, liczę, że no, przekroczymy tą magiczną setkę, tak jak to było w zeszłym roku. Dziękuję. Na koniec pytanie do Karola Krupy, zawodnika. Powiedz proszę, czy ta trasa jest trudna? No, dla zawodnika myślę, że ta trasa jest dość prosta i bardzo dobrze, że jest to pierwszy wyścig w sezonie. Można się wjeździć w samochód, można potestować, bo przeważnie wszyscy startują nowymi, zmodyfikowanymi autami. Także no, poziom trudności nie jest wysoki, ale jest bardzo bezpieczny przez to. Udało nam się pozyskać grupę sponsorów jak Lotos, jak Arge czy Renault. To naprawdę no, ważna rzecz, bo bez nich nie udałoby się nam tej imprezy przeprowadzić. Jak Państwo tutaj sami jesteście, patronem medialnym jest Telewizja Polska, program Trzeci Rzeszowa, Telewizja Polska, program Trzeci z Krakowa. Będą relacje w Motowizji. Także no, naprawdę mam nadzieję, że nasz wyścig pojedzie daleko. Nie mówiliśmy tutaj o takim wydarzeniu jak Virtual Hill Climb Cup, który wymyśliliśmy po to, aby kibice, którzy przyjeżdżają na zawody, mogli po prostu w jakiś sposób rywalizować z zawodnikami. A będzie to wyglądało w ten sposób, że na trasie każdego wyścigu w symulatorze będzie wgrana trasa właśnie tego wyścigu, więc każdy kibic może się do nas zgłosić. Otrzyma licencję, która będzie uprawniała go do startu właśnie na tym symulatorze. Dla tych, którzy wygrają, będą przewidziane puchary i będą tak samo stawać koło zawodników, którzy jadą prawdziwymi samochodami. A na koniec sezonu będziemy prowadzić klasyfikację przez cały rok i na koniec sezonu na gali 50-lecia Otoń Klubu Małopolskiego Krosno
będziemy wręczać tytuły i szarfy za cały sezon, także mam wrażenie, że to też jest taka nowość, która jakby dla kibiców te emocje będą gdzieś bardziej do dotknięcia i porównywalne. Karol już próbował symulator, mógłby coś na ten temat powiedzieć. Zresztą jak tutaj chciałem Karola przedstawić, Karol w ubiegłym roku na właśnie wyścigu mistrzów w Gubbio zajął drugie miejsce w grupie N, także... Jeżeli chodzi o symulator, na pewno fajnie odzwierciedla rzeczywistość. Miałem okazję pojeździć na tym symulatorze. Bardzo fajnie reaguje na ustawienia samochodu, można to naprawdę fajnie potestować i sprawdza się to tak naprawdę w rzeczywistości. Ja ustawiałem samochód tak, jak ustawiam w rzeczywistości i faktycznie sprawdzało się to, także naprawdę bardzo polecam. Fajna zabawa.